Papież Franciszek ukarał arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, a także biskupa Edwarda Janiaka w związku z tuszowaniem molestowania seksualnego przez księży. Do czego dochodziło w ich diecezjach? Jak biskupi zostali ukarani? Pastor Paweł Chojecki mówi, że kara papieża to kpina. O reakcję na tę karę zapytam również Jakuba Pankowiaka, molestowanego przez księdza pedofila. To jest program Idź Pod Prąd. Dogrywka Unika Chojecka. Zapraszam. Witam Cię, Jakubie, ponownie w naszej telewizji. Dzień dobry. Dzień dobry. I oczywiście witam pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, wobec arcybiskupa Głódzia Watykan zastosował nakaz zamieszkania poza archidiecezą gdańską, a także zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach religijnych i spotkaniach świeckich na terenie tejże archidiecezji. Wobec biskupa Edwarda Janiaka papież Franciszek zastosował bardzo podobną karę, tylko chodzi o teren diecezji, oczywiście kaliskiej. Biskupi mają również wpłacić z własnych środków odpowiednią sumę na rzecz Fundacji Świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Jakubie, powiedz, czy ta kara wymierzona arcybiskupowi Głódziowi i biskupowi Janiakowi według Ciebie jest adekwatna, jest wystarczająca? Zdecydowanie nie jest wystarczająca. Wydaje mi się, że to nie jest żadna kara, tylko wręcz w pewien sposób nagrody. No, prawda jest taka, że zakaz pobytu na terenie diecezji, którą dotychczas zarządzali. Myślę, że to jest żaden kłopot dla tych ludzi. Oni są na tyle bogaci, że wiemy przecież, że arcybiskup Głódź ma swoją posiadłość poza obszarem diecezji gdańskiej. No, podobna sytuacja jest z biskupem Janiakiem, więc tutaj to żadna kara. Kolejna rzecz, zakaz występowania w czynnościach liturgicznych czy w ogóle publicznego występowania na terenie swoich dawnych diecezji. No, to jest chyba nagroda dla diecezjan, że nie muszą już ich oglądać, że ci ludzie nie będą występowali publicznie, ale możemy sobie wyobrazić i wyświetlić film, w którym arcybiskup Głódź i biskup Janiak występują w uroczystościach liturgicznych, które są często transmitowane w telewizji, a czasami nawet w telewizji publicznej, w trakcie których ktoś może powiedzieć, że są to męczennicy, prawda, tak jak już tu mieliśmy okazję usłyszeć w Toruniu, to są to słowa ojca Tadeusza Rydzyka, więc jakby ci ludzie mogą jak najbardziej dalej podejmować działalność i publiczną, i działalność kapłańską. Tutaj nie ma żadnego zakazu, a wpłacenie jakichkolwiek pieniędzy przez nich na Fundację Świętego Józefa na rzecz osób poszkodowanych seksualnie przez duchownych, no jaka to kwota jest przede wszystkim? Jeśli to będzie, nie wiem, 10 milionów złotych, no to oczywiście jest to jakaś kara dla tych ludzi i pewnie w jakiś sposób ich to dotknie, ale nie sądzę, żeby to była taka kwota. Pewnie to będą jakieś 3-miesięczne pobory tych ludzi, oficjalne oczywiście 3-miesięczne pobory, więc będą musieli oddać pewnie kilka emerytur i to tyle, ale mam wrażenie, że oni z tych emerytur raczej nie żyją, tylko żyją z zupełnie innej działalności i mają dostęp do innych funduszów. Także Watykan mówi o odpowiedniej sumie, którą arcybiskup Głódź i biskup Janiak mają przeznaczyć na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Odpowiednia suma, w ogóle cały to oświadczenie ze Stolicy Apostolskiej jest dosyć enigmatyczne. Rozmawialiśmy przed programem, że dokładnie nie wiadomo, o jakie nadużycia chodzi. Ty jesteś ofiarą księdza pedofila Arkadiusza H., tak jak twój brat. Więcej mogliśmy o tym usłyszeć w filmie Braci Sekielskich, a z kolei ksiądz Arkadiusz H. podlegał biskupowi Janiakowi. Jak ty się czujesz jako poszkodowany przez księdza pedofila wobec tej kary papieża Franciszka? Co ty byś chciał przekazać papieżowi, który wymierza, tak jak powiedziałeś, nie karę, ale nagrodę tym biskupom?
Czy chciałbym przekazać papieżowi Franciszkowi to, co już przekazywałem wcześniej, czyli żeby rzeczywiście realnie zaczął naprawiać sytuację w polskim kościele katolickim związaną nie tylko z przestępstwami seksualnymi, ale z innymi nadużyciami, których mamy mnóstwo. Chciałbym, żeby papież Franciszek w końcu zorientował się, że powierzanie postępowań przygotowawczych kolegom z ławki z konferencji Episkopatu Polski nie jest dobrym pomysłem, bo jak wiemy, sprawę biskupa Janiaka, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, wprowadził ksiądz arcybiskup Gondecki, który zapomniał przesłuchać mnie i mojego brata na przykład w tej sprawie, czyli nie wiem, co w ogóle doszło do tego, do tej kongregacji w Watykanie i jakie oni mieli dokumenty do dyspozycji, na podstawie których wydawali te wyroki, to mnie bardzo ciekawi. Oczywiście nie dowiemy się tego nigdy, dlatego że jesteśmy tylko i wyłącznie stroną w postępowaniu, nie stroną w postępowaniu, tylko jesteśmy tylko i wyłącznie świadkami w tym postępowaniu, a powinniśmy być właśnie stroną. Wtedy wszystkie dokumenty powinny być wysyłane również do nas i moglibyśmy w jakiś sposób kontrolować to postępowanie. No tutaj tak się nie dzieje, więc papież Franciszek ma bardzo wiele do zrobienia. Bardzo bym chciał się dowiedzieć od papieża Franciszka, czy od ludzi, którzy podejmowali decyzje, na podstawie jakich informacji te decyzje zostały podjęte, bo ostatecznie tak naprawdę nie wiemy, z jakich powodów biskup Janiak i biskup Głoś poniósł, jak to w nomenklaturze kościelnej nazywa się, rzekomą karę, więc ja też sobie będę to tutaj wezmę jakby to jako też słowa, które są ulubione przez polski kościół katolicki, czyli ta rzekoma kara, na podstawie jakich dokumentów została przesłana. Chciałbym to wiedzieć. A jak się czuję? Znaczy, szczerze mówiąc, biskup Janiak niewiele zrobił złego w mojej sprawie, dlatego że jak wiadomo, w czasie, kiedy ksiądz Arkadiusz był w Pleszewie biskupem, był biskup Napierała, a pomocniczym biskupem był biskup Wilski. I to oni tak na dobrą sprawę powinni ponieść największe kary. To, co widzieliśmy w filmie braci Sekielskich, to tylko końcówka tej historii, czyli błąd ze strony biskupa Janiaka. No, dał się nagrać i zrobił się kłopot, gdyby nie rodzice jednego z poszkodowanych, ich rozmowa nagrana z biskupem Janiakiem, no to wtedy przypuszczam, że biskup Janiak nie poniósłby żadnych konsekwencji. A tutaj największymi winowajcami są biskup Napierała i biskup Wilski, bo to oni bezpośrednio byli zwierzchnikami księdza Arkadiusza, kiedy on dokonywał na swoich największych przestępstw. Także czekam jeszcze na te wyroki. Ale nie mam już wielkiej nadziei. Rok temu myślałem o tym, że może uda się iść w jednym kierunku wspólnie z Kościołem, że nie zależało mi na tym, żeby ci ludzie ponosili konsekwencje ani kanoniczne, ani prawne. Myślałem, że ujawnienie w ogóle takich historii w jakikolwiek sposób wpłynie na ich postrzeganie rzeczywistości, że wzbudzi jakąś empatię, mocne postanowienie poprawy. No, nie ma tutaj przez ten rok żadnych takich ruchów ze strony polskich biskupów, więc nie mam nadziei, że cokolwiek takie działanie wnoszą, jak współpraca z tymi ludźmi. No tutaj potrzeba po prostu pracy dziennikarskiej, pracy śledczej, nagrywania tych ludzi potajemnie, ukazywania wszystkich mechanizmów. Nie ma innego wyjścia. No, chciałem się zapytać też papieża Franciszka, w jaki sposób biskup Janiak i biskup Głódź mają zadośćuczynić samym poszkodowanym, bo rozumiem, że wpłacanie pieniędzy na fundację, która jest fundacją związaną bezpośrednio z Kościołem katolickim, no to nie jest zadośćuczynienie, tylko to jest forma jakiejś tam kary, ale w jaki sposób ci biskupi będą mogli spełnić podstawowe elementy spowiedzi, a jednym z nich jest nie dość żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, a to jeszcze dokładnie brakuje nam tutaj szczerej spowiedzi, a na końcu brakuje nam zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu. Rozumiem, że biskup Janiak w jakiś sposób będzie chciał zadośćuczynić poszkodowanym przez siebie osobom, nie tylko poszkodowanym, czyli nam, seksualnie przez księży, ale też poszkodowanym w diecezji wrocławskiej, bo jak wiemy, prowadzenie przez tego człowieka decyzji wrocławskiej wołało pomstę do nieba i zastanawiam się, w jaki sposób tych wszystkich, których tam skrzywdził, będzie chciał zadośćuczynić. Tutaj oczekuję jakichś ruchów od papieża Franciszka. Mamy głos poszkodowanego przez księdza pedofila. Ja chciałam ciebie zapytać, pastor Paweł Chojecki, dlaczego takie ostre słowa, że ta kara papieża Franciszka według ciebie to jest kpina? Dalej tu podtrzymuję to, co Jakub powiedział. Nie wiemy, za co jest ta kara, no ale jedyne te w przestrzeni medialnej zarzuty, które się pojawiły przeciwko tym biskupom, no to chodziło o tuszowanie zbrodni pedofilii, czyli Watykan po pierwsze uznał ich winę.
uznał ich winę. Tak rozumiem tę informację, że papież Franciszek uznaje, że ci dwaj biskupi są winni tuszowania pedofilii na wielką skalę. Na wielką skalę. Nie, nie tam, że gdzieś tam papteczkę przełożyli nie na tę kubkę, co trzeba, bo takie rzeczy by się rozeszły po kościach. Jeśli jest reakcja Watykanu, tu Jakub powiedział, że nie wiemy, jakie informacje dotarły do Watykanu, ale papież stosunkowo rzadko karze biskupów. Nie księży, tu podkreślam, tylko biskupów, czyli mimo wszystko jakieś poważne nadużycia, informacje o poważnych przestępstwach tych biskupów dotarły do Watykanu. Jest reakcja Watykanu, jeszcze nie ma reakcji polskiej prokuratury. No tutaj to będą same przedawnienia i tu nie należy na wiele liczyć, szczególnie, że jeden z czołowych polskich policjantów, szef polskiej policji, powiedział niedawno, że oni to szerokim łukiem omijają Kościół katolicki. Także nie widzę, nie słyszę. Podejrzewam, że prokuratura też dość szerokim łukiem omija te sprawy, ale zaraz do tego przejdziemy, bo mamy jeden komendant wyrok, wskazuje główny policji. Komendant główny policji. Także to nie, wiecie, posterunkowy z Pcimia, tylko tu Pcim będzie już teraz chyba na zawsze, znaczy przynajmniej na długi czas, można powiedzieć, będzie tutaj obiektem kulturowym w przysłowiach, ale to już wina Prawa i Sprawiedliwości. Wróćmy karę do papieża Franciszka dla arcybiskupa Głudzia i biskupa Janiaka, którą Jakub Pankowiak nazwał nagrodą. Rzeczywiście tak, no nie będzie musiał daleko jeździć z tej swojej, nie wiem, Bóbrki czy gdzieś, taki pałac tam wybudował w Podlaskiem. Bobrówka, czyli przepraszam, w Bobrówce. Posiadłość arcybiskupa. No jeszcze nie cała wieś jest posiadłością, ale wszystko na się na to zanosi. Także będzie mógł sobie tam wygodnie rezydować, jakieś rauty, polowania urządzać, zapraszać magnatów czy biskupów innych, także taka to kara. Bo tak, no to by jeszcze musiał jeździć tam gdzieś do Gdańska i jakieś coś odprawiać, męczyć się, a tak ma już spokój w tych swoich włościach, może robić co chce. A jak mu się spodoba coś odprawić, czy będzie chciał w telewizji jakiejś reżimowej, pisowskiej wystąpić, no to przecież wolno, bo on nie może tylko w tej diecezji, a na całą Polskę w innych diecezjach to może skolka ugodno zapić, zakąsić, wszystko mu wolno, także to jest kpina, to jest naplucie w twarz tym ofiarom, to jest oczywiście kpina z tych katolików, którzy w jakiś tam sposób próbują walczyć ze zbrodniami Kościoła rzymskokatolickiego. Ale chciałem jeszcze na dwie sprawy zwrócić króciutko uwagę. Ja przypominam sobie z czasów, kiedy aktywnie szkoliłem się na przewodnika tatrzańskiego, tam często były te historie, skąd te kapliczki w okolicach Zakopanego i w różnych miejscach. A to tak, no tam mówiono, no zbójnik rabował całe życie, no później chciał zalegalizować swój dochód, no to dawał trochę pieniędzy na kościół, proboszczowi, stawiał kapliczkę i legalizował swój przestępczy fach zbójnicki. Nie? No to teraz papież Franciszek zastosował dokładnie taką samą metodę, że jakiś tam parę emeryturek rzuci na katolicką fundację i już jest czyściusieńki jak pupa niemowlęcia. Także zobaczcie państwo, że to jest jawna kpina. Ale przy okazji taki drobny temacik. Czy to nie jest średniowiecze, że biskupowi papież zakazuje odwiedzania jakiegoś terenu RP? Czy to nie jest łamanie jego praw konstytucyjnych, że on może sobie jeździć gdzie chce? Zobaczcie, to jest jakiś system dalej średniowieczno-feudalny, tak na marginesie. No taka jest organizacja, z tego co rozumiem, Kościoła katolickiego. Jakubie, jeszcze pytanie do ciebie. Powiedziałeś, że ty nie liczysz, przynajmniej teraz, na episkopat. Widać, że papież Franciszek również, te jego działania nie są adekwatne do przestępstw i nadużyć. Liczysz na dziennikarzy, a czy liczysz na państwo polskie, jeśli chodzi o prokuraturę, jeśli chodzi o sądy?
Szczerze mówiąc, tak, jeśli chodzi o stronę kościelną, no tutaj nie ma złudzeń. Wszystko, co się wydarzy na plus, no to będę zawsze pozytywnie zaskoczony i mam nadzieję, że takie historie będą się działy. Natomiast jeśli chodzi o państwa polskie, mamy Państwową Komisję do Spraw Pedofilii. Wiem, że kilka zgłoszeń dotyczących działalności biskupów związanych z przestępstwami seksualnymi, skryciem ich dokładnie, zostały te sprawy zgłoszone do Prokuratury Krajowej i czekam teraz na jakieś oficjalne informacje zwrotne z prokuratur krajowych. Jeśli mamy tutaj przez Watykan uznanie, że biskup Janiak i arcybiskup Głódź dopuścili się jakichś zaniedbań, chociaż nie wiemy jakich, bo oczywiście publicznie tego się nie podali, no to mam nadzieję, że będzie to jakiś sygnał dla Prokuratury Krajowej, że jednak warto się temu przyjrzeć z bliska, a nie odgórnie odrzucać możliwość popełnienia przestępstwa przez polskich biskupów. Mam wrażenie, że dotychczas tak było, że chyba w prokuraturze nikomu nie przychodziło do głowy, że ktoś tak wspaniały i wielki jak jakikolwiek biskup może dopuścić się jakiegokolwiek przestępstwa, więc teraz już wiemy, że te nadużycia są, nie wiem jeszcze jakie, ale być może polska prokuratura skorzysta z doświadczeń watykańskich, może skorzysta też z możliwości przekazywania sobie dokumentów między Kościołem katolickim a państwem polskim związanych z przestępstwami seksualnymi i może na podstawie tych dokumentów również zacznie działać, ale poważnie mówiąc, no oczywiście niewiele można się tutaj spodziewać. No trudno przy tej władzy, którą mamy i przy tych układach na linii państwo-kościół liczyć na jakieś sprawiedliwe wyroki, czy w ogóle przeprowadzenie sprawiedliwych tak do końca w 100% transparentnych postępowań. No, jeśli to się wydarzy, oczywiście będę bardzo mile zaskoczony, ale myślę, że oprócz Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i pana Błażeja Kmieciaka, mało osób tak jest rzeczywiście realnie zainteresowanych wyjaśnianiem tych spraw, a raczej większość jest zainteresowana tym, żeby ten problem zmiękczać i żeby zrzucić go do podziemia, no bo on oczywiście źle wpływa na wizerunek polskiego kościoła katolickiego, a to są realne głosy przecież w wyborach, więc myślę, że ani ta władza, ani następna, ani poprzednia tak naprawdę nigdy im nie zależało na tym, żeby dobrać się do skóry przestępczym działaniom i biskupów, i księży, a raczej starali się, żeby o tym nie mówić, więc tutaj nie mam wątpliwości i nie wierzę, że jakakolwiek władza postawi się Kościołowi katolickiemu i temu, co niektórzy biskupi wyprawiają. Tutaj też ważny wątek poruszyły się, że nie tylko ta władza, ale i poprzednie władze no nie ruszały tego układu państwo-kościół, ale tak jak rozmawiamy, dziennikarze, przede wszystkim dziennikarze się zmienili. Jest jakaś większa wolność, jeśli chodzi o mówienie, pisanie o tych sprawach. Tutaj bracia Sekielski, ich filmy również były moim zdaniem przełomem, jeśli chodzi o ściganie przestępstw pedofilii wśród księży. Mamy jeszcze przestępstwa obrazy uczuć religijnych, 196 artykuł kodeksu karnego. Tutaj mamy 15 tysięcy złotych na przykład dla Adama Darskiego, lidera metalowego zespołu Behemoth Nergala. Nie oceniając tego, co zrobił... Możemy nawet ja ocenić, możemy nazwać to nawet głupio, niepotrzebnie, no ale to jest jego wolność. To jest jego wolność. Tutaj rzeczywiście sąd wyrokiem nakazowym 15 tysięcy złotych. W trybie nakazowym przywalił mu 15 tysięcy, a ksiądz, który w tym samym czasie, bo to są procesy, które się równolegle odbywają, w tym samym czasie ksiądz, który krył zbrodniarza wikarego, który gwałcił ministrantów, dostał 4 tysiące grzywny. 4 tysiące grzywny za krycie przestępcy zboczeńca seksualnego, który gwałcił dzieci. No to zobaczcie sobie państwo, jaką mamy sprawiedliwość trzeciej RP, gdzie sojusz tronu i ołtarza, niezależnie od ekipy politycznej, ma się całkowicie dobrze. Tak jak mówiliśmy, nadzieja rzeczywiście w dziennikarzach, ale chyba również w Polakach, w obywatelach, żeby nie tylko, można powiedzieć, na swoim podwórku działali, ale także, żeby od władzy, od prokuratury, od sądów wymagali sprawiedliwości. No do tego potrzebujemy ingerencji Boga, czyli nadzieja w Bogu, że ruszy sumienia Polaków, niezależnie czy są sędziami, prokuratorami, policjantami, parlamentarzystami,
czy zwykłymi obywatelami, bo to jest przyzwolenie całego narodu, to co się dzieje od kilkudziesięciu lat. Jakubie, dziękuję Ci serdecznie za Twój komentarz. Był z nami Jakub Pankowiak. Dziękuję pięknie. Dziękujemy serdecznie i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję również. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.